Siemanko, z tej strony Sebol. Wczoraj wyszedł patch 1.22 do Cyberpunka i stwierdziłem, że to jest kolejna dobra okazja, by skoczyć do gry i zobaczyć, jak wygląda walka z policją, ale tym razem w mieście. Będziemy walczyć w dwóch miejscach. Jedno miejsce będzie tutaj właśnie Westbrook, które zaraz zobaczycie, a drugie miejsce będzie obok Arasaka Tower, do którego za chwilę przejdziemy. Jak coś, to oglądamy wcześniej nagrane klipy. Są to klipy z PS4 Slim. Od czasu do czasu na chwilkę zatrzymam, żeby coś dość od siebie dopowiedzieć. I jak coś, to tak, sama jakość obrazu jest lepsza w samej grze, dlatego że tutaj dochodzi kompresja nagrania, do tego dojdzie kompresja YouTube'a, ale jeśli chodzi o frame rate, to jest tutaj 1:1 to, co widziałem na telewizorze. Każda przycinka, każdy spadek klatek, to jest jakby to się działo w grze, a nie jest to kwestia jakby jakości nagrania czy czegoś w tym stylu. No to lecimy. Westbrook. I miejscówka się nazywa, o, Gold Niwaki Plaza. Jakby ktoś był ciekawy, w jakim miejscu to jest i chciałby może ochotę, nie wiem, powtórzyć tutaj walkę. Ale od razu powiem, że po tej walce tutaj, dla równowagi, pokażę wam drugi klip, w którym policja bardzo szybko mnie pacyfikuje. Żeby nie było, że jestem taki bardzo negatywny, czy coś w tym stylu. No i patrzcie, zabijam tu ludzi. O, tutaj mech w ogóle stoi. Nie zauważył chyba, że tych ludzi zabiłem. Ale może się nie włączył jeszcze po prostu. Dobra, no i czekamy na posiłki. Tutaj z jakimiś automatami się schowałem. O, widzieliście? Zacinka. To jakby w grze tak jest. No, takie zacinki się zdarzają po prostu. O, kolejna. I kolejna. A, tutaj akurat włączałem to. Okej. Dobra. O. Napierdalamy. Okej, zaraz Max tak się pojawi. O, i patrzcie, to są agenci Max tak. Kurde, nie wiem, czy uda mi się tak zatrzymać, żeby było widać. Ale to jest Max tak. O. Kolejni. I koniec statusu walki, niestety. I właśnie powiem szczerze, ja nie rozumiem, o co chodzi. Dlaczego walka tak jakby się skończyła? Co, oni wysłali 10 policjantów, że tak powiem, i tyle? Koniec akcji jakby? Bo jeszcze rozumiem, jakbym uciekał na przykład i zgubił ich pościg czy coś, ale ja w sumie stoję w jednym miejscu, tak na dobrą sprawę. Policjanci jak niczym z hordy biegną w moją stronę i nic z tego nie wynika. Teraz tutaj laskę zabiłem w samochodzie. Jeszcze chwilę o tako postrzelam bez sensu większego. I nic z tego nie wyniknie po prostu. No i to jest dla mnie po prostu takie zaskakujące. Bo powiem szczerze, że... O, i widzicie, koniec walki, koniec tego klipu. Bo powiem wam zupełnie szczerze, że ja nawet nie mam jakby problemu z samym AI tej policji, że oni tak po prostu biegną na mnie bez większego pomyślunku, po prostu jakby to był jakiś tryb hordy. Tylko dlaczego tak jakby tak szybko się skończyła akcja? Po prostu jakby tego, przybiegło 10 policjantów, tam kilku maxtaków, zabiłem ich po prostu chowając się za jakimś automatem. No i nagle w pewnym momencie koniec walki, ja dalej chodzę po ulicy, po środku, strzelam jeszcze do ludzi i nagle się kończy pościg. Po prostu jest to dziwne. Dziwne to jest, no. I teraz wam pokażę tak dla równowagi drugi klip z tego samego miejsca, gdzie policja dosyć szybko mnie tutaj zgniecie. A jeszcze na początku zobaczycie zbugowanego przechodnia. O, jeszcze chwilka i patrzcie, tu zaraz będzie taki chłop, który będzie sobie siedział i nic sobie z niczego nie robił. O, patrzcie. Siedzi i wyjebane, kość celuje do niego. O, dostał w banie, ale nie robi to na nim wrażenia. I chuj, o, dopiero teraz padł. No i patrzcie teraz. To jest też kwestia mojej trochę nierozwagi, no nie, ale dosyć szybko mnie rozpierdolą tutaj. Patrzcie. O, i tyle. Po mnie. Więc jak widzicie, jak policja się postara, to mogą nas naprawdę szybko wykończyć. Zresztą ogólnie agenci Max, tak z tego co zauważyłem, to działają w taki sposób, że szybko do nas dobiegają i zadają potężne obrażenia. No nie, co zobaczycie za chwilę.
Więc jakby sami agenci są dosyć niebezpieczni. Ale widzieliście, tutaj była sytuacja, że czterech agentów Max, tak? Jeden za drugim wchodził praktycznie i ja ich spokojnie rozwaliłem, no nie? Dobra, lecimy do kolejnego klipu. Tym razem Arasaka Tower. O, jest wieża. O, dokładnie tutaj w City Center. I zaraz zobaczycie śmieszny motyw związany z tłumem. Patrzcie, są ludzie wszędzie. No może wszędzie to przesada, ale są ludzie. I patrzcie, wyceluję teraz w górę. Za pierwszym razem się nie uda. O, o teraz drugi raz to zrobię. Pyk. Chwilkę dłużej podtrzymałem i nie ma ludzi. Znikli. No, w tym miejscu swoją drogą są wieżyczki jakby ochronne. I zaraz zacznę je, zaraz kilka rozwalę, zanim rozpocznę rzeź. No. I co swoją drogą, patrzcie, pokazuje, że takie wieżyczki można chodzić i bezkarnie sobie rozpierdalać. Nikt z tego nie robi kłopotów nikomu. No. No i dobra, no i zaraz zacznę po ludziach strzelać. I tutaj ten klip już będzie trochę dłuższy, wam powiem. Tu już faktycznie tych posiłków będzie więcej, ale tak... Bo ja w pewnym momencie zacznę tą walkę tak przedłużać trochę na siłę, na zasadzie takiej, że mogłem stanąć w miejscu i za chwilę by się walka skończyła, a ja zaczynam ją tak przeciągać trochę, no nie? Aż się w pewnym momencie skończyła. No tutaj kolejny nieśmiertelny ten, nieśmiertelny przechodzień. No tutaj to cela nie miałem totalnie. Patrzcie, no tu już się będzie więcej działo zdecydowanie. O, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, zwróćcie uwagę, tutaj policjanci tak dosłownie się tak jakby zmaterializowali przede mną. Patrzcie. O, widzicie? Bo to zaraz chyba flesza rzuci w moją stronę, ziomek. O ile dobrze pamiętam. Więc tak bardziej taktycznie podejdą. O, patrzcie, widzicie? Flesz rzucił. Tutaj już trochę bardziej myślą. No ale rzucił tego flesza, już zapomniał, co dalej robić ze sobą. O, Max tak biegnie, patrzcie. O, i wieżyczka do mnie napierdala. I w ogóle ta wieżyczka... O, znowu kolejny Max, tak? O, patrzcie, jak duże obrażenia zadają. No, Max tak potrafi dość szybko wykończyć, no nie? Ale są strasznie głupi. Tak jakby ich... Tak naprawdę jedyna przewaga Max tak nad innymi policjantami polega tylko i wyłącznie na tym, że zadają dużo większe obrażenia. Tak mi się wydaje. No, niby mają te swoje ruchy, że tak skaczą, teleportują się i tak dalej, ale to tak naprawdę niewiele zmienia. Tak szkoda trochę, bo tak powiem szczerze, przed premierą tej gry tak się spodziewałem, że ten Max tak naprawdę będzie takie porządne zagrożenie, takie, które będzie naprawdę wrzucało ciary na plecy. No ale niestety po prostu tylko to są fajniej ubrani policjanci, którzy mają tego teleport, który nic nie robi i zdają większe obrażenia. Tak do takiego wniosku dochodzę ostatecznie. No, tutaj zabiję zaraz tego chłopa za tymi schodami. No, w pięknym stylu, że tak powiem. No to już widzicie, trochę dłużej trwa walka, no nie? Zobaczcie, dosłownie każde trafienie tej wieżyczki to jest dosłownie jedno HP nam tylko zabiera.
znowu mój wspaniały cel. No tutaj jeszcze wieżyczki mi tego stanowią zagrożenie cały czas. Wyłażą w kółko. No i za chwilkę już koniec będzie tego pojedynku. No i w ogóle tak swoją drogą... No tu znowu wieżyczki. Swoją drogą dajcie mi znać, bo nie pamiętam, czy w GTA była taka sytuacja, że mogliśmy się tak napierdalać z policją, napierdalać, aż do momentu, że aż gwiazdki się skończyły, kończyła się walka z nimi? Czy po prostu walka trwała, dopóki nie umarliśmy? Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że chyba nie dało rady po prostu tak wygrać z policją. No, patrzcie. Ludzie sobie w ogóle chodzą, jakby nic się nie stało. Dosłownie piętro niżej, kurde, zamordowano kilkadziesiąt osób. I koniec. Wygrałem z policją. No to już było bardziej ekscytujące niż ostatnim razem. No, ale przyznacie, że jednak coś tu nie gra po prostu. Coś tu nie do końca gra. I jeszcze już na samiutki koniec pokażę wam końcówkę, dosłownie samą końcówkę walki, też z tego samego miejsca, też pod Arasaka Tower, ale samą końcóweczkę już wam pokażę. Już tam, ja się trochę pobiłem, bo ten klip trwa 10 minut i w sumie przez większość czasu tam się nic za bardzo nie dzieje. Ale chcę wam tylko pokazać, że tak, że tam sobie walczyłem i w pewnym momencie, o tutaj, zacząłem tak chodzić i do ludzi po prostu strzelać. Patrzcie, są cztery gwiazdki, nie ma walki, tak jakby. I w sumie tak jakby chodzę i bezkarnie sobie do ludzi strzelam, no nie? Albo o tutaj. No zobaczcie, zaraz zacznę granaty rzucać w ludzi. Swoją drogą, fajne te granaty. Podobają mi się. No tylko słuchajcie, takie pyk. Że niby zgłoszono przestępstwo, czy coś w tym stylu, no nie? No i już na sam koniec, ostatnie dosłownie pół minutki. O, pobiegnę jeszcze tutaj do tego parku. O, o i patrzcie w ogóle, zacząłem strzelać się z Valentinos w ogóle. Bo ja w ogóle w tym momencie zacząłem prowokować sam walkę, w sensie już jakbym stanął w miejscu, to walka by się skończyła, ale zacząłem strzelać do ludzi i tak dalej, dalej, nic, aż w końcu w tym momencie znowu walka się rozpoczęła. Ja aż do tego parku trafiłem i zaraz będę z Valentinos się napieprzał. I zobaczycie, że w trakcie walki z tymi Valentinos policja się zgubi jakby. W sensie zgubię policję. To jest dosyć zabawne. Znowu mój wspaniały cel. O, widzicie? Nie ma już gwiazdek. Może, nie wiem, może odpuścili mi grzechy za to, że biłem się z gangusami, czy coś w tym stylu, no bo nie widzę innego wytłumaczenia. No, ale w każdym razie, jak widzicie, w mieście wygląda to o wiele lepiej niż ostatnio, bo jak tego tam z tydzień czy dwa tygodnie temu wrzucałem filmik z patcha 1.21, no to tam widzieliście, że była taka sytuacja, że zacząłem się strzelać z policją, przyszło dosłownie, nie wiem, z 10 policjantów i koniec walki. W sumie dość podobnie jak ten pierwszy klip, tak na dobrą sprawę, ale mimo wszystko muszę przyznać, że w mieście wygląda to troszkę lepiej, no ale no jednak mimo wszystko, no jakby to nie jest jeszcze to, czego człowiek by się spodziewał po walce z policją w grze w mieście z otwartym światem, no nie? No nic, no liczmy tylko na to, trzymajmy kciuki, że uda się kiedyś to poprawić. I że będzie po prostu lepiej. Chociaż muszę przyznać, że ja osobiście tam nie mam jakiegoś wielkiego bólu dupy związanego z tą policją, bo nie jestem typem gracza, który, nie wiem, prowokuje walkę z policją w grach. Po prostu raczej robię questy i tak dalej, raczej nie robię jakiegoś takiego rozpierdolu dla rozpierdolu. Teraz tutaj robię tak bardziej tak na zasadzie, no, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żebyście zobaczyli, jak ktoś jeszcze, nie wiem, ma PS4 i jeszcze nie kupił Cyberpunka, a ma ochotę w to zagrać, no to tutaj może zobaczyć czarno na białym, jak to wygląda przynajmniej.
No, no to mam nadzieję, że ten, że materiał Wam się spodobał. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia i wieczora. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.